Już dzisiaj mówiliśmy o tym, że jednym z zadań postawionych przed sektorowymi radami jest podpisanie ramowych porozumień o współpracy między uczelniami i biznesem. I z największą przyjemnością oddaję głos panu Tomaszowi Królkowskiemu, prorektorowi do spraw studenckich Politechniki Koszalińskiej, członkowi Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego i panu Piotrowi Bartkiewiczowi, reprezentującemu firmę Global Logic, którzy opowiedzą nam o zakresie współpracy i korzyściach, jakie z niej płyną dla obu stron. Oddaję panom głos. Dziękuję bardzo, witam ponownie. Już piszę do Piotra Bartkiewicza, bo to prezes firmy dużej, żeby szybko wchodził, bo dzwoniłem telefonicznie do niego. Oczywiście jak to prezes, wydawało mi się, że to 13, a nie 11:55. Ja mam prezentację na ten temat, taką przygotowaną przez Piotra Bartkiewicza. Żebym ja dobrze widział, share jest możliwość szerowania. Może bym odpalił tą prezentację, jeżeli host by mi dał możliwość taką. Może powiem na początku, jak ta współpraca wyglądała. My na informatyce to w pierwszej kolejności chcieliśmy, by Global Logic włączył się do procesu kształcenia naszego i ustanowienia jakby programów kształcenia, i żeśmy rozmawiali z Global Logic. Wcześniej to była inna firma, gdzie Piotr Bartkiewicz, nasz absolwent zresztą, bo to tak się zazwyczaj odbywa, nasz absolwent kierunku informatyka, miał działalność z kolegami i później Global Logic wykupiła tą działalność, stąd taka dobra współpraca. I mi się wydaje, że ta współpraca między nami a Global Logic wyniknęła z tego, że wykreowaliśmy sobie taką firmę. Pośrednio wydaje się, bo to byli nasi absolwenci, którzy zaczęli działalność w branży IT, to było parę lat temu, i właściwie teraz już tak duża korporacja, jaką jest Global Logic, amerykańska firma z wieloma oddziałami na świecie, jest u nas, i właściwie tych programów z Global Logic jest kilka, bo i mamy program Student Development Program, New Software Testing Specialty ITO, dyplomowe programy, program Twoja przyszłość w Koszalinie. Także te obszary, z którymi żeśmy zetknęli się z Global Logic, to też praca zespołu takiego większego, bo nie tylko Global Logic, ale też inne firmy zechciały z nami współpracować w zakresie zmiany podstaw kształcenia na kierunku informatyka, stworzenia nowych specjalności pod kątem rynku pracy w Koszalinie i w regionie. Tak, by ten, można powiedzieć, ten student, absolwent, czyli ten produkt nasz końcowy, jakim jest absolwent, był jak najbardziej dostosowany do potrzeb rynku pracy. Tu Piotr zrobił mi kawał, bo wszystko po angielsku zrobił prezentację. Myślę, że zaraz się włączy i też będzie opowiadał. Dzień dobry, ja już jestem, tak. Także odpaliłem już prezentację, możesz się włączyć też do tego naszego wystąpienia. Myślę, że te testowanie przez studentów Koszalińskiego, Politechniki Koszalińskiej, ten program był adresowany na samym początku. Myślę, że historia samego zaczynu tej współpracy, to myślę, że ty, Piotr, powiesz, bo to była firma, nie wiem, RED, jak to się nazywało, ta pierwsza firma, którą zaczynałeś. Właśnie ta współpraca się zaczęła od tego, że ty studia skończyłeś, prawda? I te programy... Kiedyś tam skończyłem, tak, to prawda. I tylko dlatego to się zaczęło, no bo inaczej by tego nie było, no tak można to powiedzieć. Więc te wszystkie programy, które z Global Logic tworzymy, myślę, że one wyszły trochę szerzej teraz poza obręb nawet samej firmy Global Logic, bo dzisiaj to jest program już z miastem Koszalin. Pani rektor też to prowadzi. To jest Studiuj, Pracuj i Mieszkaj w Koszalinie. I to też był zaczyn, myślę, że tu trzeba powiedzieć, i Global Logic, i kilku firm IT, które są osadzone w samym Koszalinie.
tu te kursy, które Global z nami robił, kursy na studiach, no to mamy, proszę zobaczyć, 2016-2019 rok, teraz też są realizowane kolejne programy. Tego naprawdę jest dosyć dużo. Program jest rozpisany do 2023 roku. Myślę, że to nie jest koniec, bo sam rynek IT na naszym terenie, to jak rozmawialiśmy jakieś pół roku temu, jeszcze przed pandemią, to zassałby około 300, 400, chyba nawet 500 osób rocznie, to od razu chyba, czy Global Logic nawet by chciał 300, a sam rynek tu wewnętrzny tylko 1000 osób rocznie samego IT. Więc ta współpraca między biznesem a uczelnią jest bardzo ściśle powiązana. Chyba najbardziej nawet z branżą IT, jeżeli chodzi o uczelnie, bo tu jest rada, konwent taki przy wydziale, gdzie jest paru tych pracodawców z branży IT. No Piotr Bartkiewicz też jest w Radzie Uczelni naszej, powołany na następną kadencję, więc to kreowanie też gospodarcze uczelni też wynika z tej branży, która jest w Radzie Uczelni. A jest kilka branż i przetwórstwo drzewa i branża IT. Właściwie te dwie branże reprezentują biznes w Radzie Uczelni. To może Piotr, oddam Ci trochę głosu tutaj, żebyś trochę poopowiadał. Mów mi tylko, gdzie przeskakiwać na slajdy, bo ja teraz mam władzę nad slajdami. Dobrze, dziękuję. No to tak jak pan rektor tutaj wspomniał, no ta nasza współpraca pomiędzy, mam nadzieję, że mnie słychać. Jest słychać, okay. Słychać. Okay. Tak, to ta nasza współpraca pomiędzy uczelnią i biznesem, ona wykracza już tam poza współpracę z Global Logic, dlatego że my zaczęliśmy jeszcze jako trochę mniejsza organizacja, która potem została włączona, czy też połączyła się z Global Logic. Niemniej jednak jakby to ten poziom współpracy, który my sobie definiujemy, on tylko zależy od jakby od skali tego przedsięwzięcia. Znaczy, tak jak ja na tym poprzednim panelu też mówiłem, w ramach konwentu spotykamy się z pracodawcami i z przedstawicielami uczelni. Tak jak powiedziałem, są pracodawcy, którzy jakby eskalują swoje wymagania co do poziomu kształcenia, ale po swojej stronie deklarują, że ich potrzeby związane z zatrudnieniem są na poziomie tam powiedzmy jednego, dwóch inżynierów w ciągu roku. I oczywiście to skalowanie w naszym przypadku też miało miejsce, dlatego że wcześniej, jeżeli chodzi o skalę tego, jak działaliśmy w ramach REC-a, czyli Research Engineering Center, było trochę skromniejsze. W tej chwili te potrzeby, jakby skala tego biznesu, który my robimy, jest większa, więc możemy również, tak jak tutaj pan profesor pokazywał te slajdy, możemy mówić o jakby większym skalowaniu, większym budowaniu tych programów. Jakbyśmy mogli przejść do pierwszego slajdu, to bo on tak dosyć, wydaje mi się, że on dosyć ładnie ilustruje cały zakres tej naszej współpracy, czy też podsumowuje właściwie cały zakres tej naszej współpracy i to, co właściwie w tej chwili robimy, ale też te plany, które mamy na przyszłość. Tak więc zaczynając od samej góry, to jest program, który my prowadzimy już właściwie od około 5 lat. Nazywa się to Student Development Program i to polega na tworzeniu kursów dla studentów, które są ukierunkowane na dostosowanie też tego programu kształcenia, ale w taki sposób nieformalny. To znaczy, nie jesteśmy w stanie, tak jak mieliśmy przed chwilą też na poprzednim panelu taką dyskusję na temat szybkości wdrażania nowych kierunków kształcenia na uczelni. Tutaj też jest pewna inercja. W związku z tym my żeśmy się zdecydowali na to, żeby zbudować właśnie taki program razem z uczelnią, który się nazywa SDP, Student Development Program. Do tego oczywiście zapraszamy również przedstawicieli innych firm, więc to nie jest jakby kompletnie brandowane tylko współpracą pomiędzy jedną firmą i uczelnią. Niemniej jednak to jest
to jest taki, taki sposób trochę przygotowania takiego programu, gdzie studenci w kilku obszarach kompetencyjnych są przygotowywani na bieżąco, a więc co roku jesteśmy w stanie modyfikować program kształcenia. I to jest program, który jest programem dowolnym, to znaczy tutaj nie jest on związany z kierunkiem kształcenia. Natomiast mamy tutaj, definiujemy co roku kilka strumieni kształcenia. Jeden jest związany z programowaniem wysokopoziomowym, to znaczy programowanie aplikacji i tam oczywiście aplikacji w jakimś tam kontekście branżowym. Drugi strumień to jest programowanie niskopoziomowe związane z programowaniem kontrolerów, sterowników i tutaj jeżeli chodzi o technologię, to głównie skupiamy się tam na C++, czyli podobnie jak przed chwilą też na poprzednim panelu mieliśmy dyskusję. I trzeci obszar to jest obszar związany z quality assurance, czyli właściwie tam szeroko pojętym aspektem jakości w software developmentie. I to są takie trzy obszary, które co roku adresujemy i staramy się razem z uczelnią prowadzić takie kursy, które, tak jak mówiłem, one są jakby niezależne od samego procesu kształcenia, ale to jest takie uzupełnienie kompetencji dla tych studentów, którzy chcą to robić. Po tej fazie kursów my również w następnym semestrze prowadzimy zajęcia praktyczne dla tych studentów, czyli to najczęściej jest zorganizowane w taki sposób, że ci studenci z tej pierwszej fazy przechodzą do fazy projektowej tutaj staramy się też jakby wdrażać takie kompetencje miękkie, umiejętności współpracy zespołowej, czy też kompetencje w ogóle współpracy. I najczęściej ta faza kończy się przygotowaniem i realizacją jakiegoś projektu, który oczywiście nie jest projektem komercyjnym, ale z założenia ma realizować jakieś cele projektowe. Tutaj, jak już wcześniej pan rektor pokazywał, mamy podsumowanie mniej więcej jak to na przestrzeni lat się układało, czyli tutaj podsumowanie za ostatnie 3 lata, jak widać, liczba uczestników sięga około tam 230. I co roku mniej więcej około 30, czasami to jest trochę większa liczba tych studentów, oni przychodzą do nas, dołączają do tych kursów. Kolejny slajd, tak, to jest program, który jest niejako związany z tym programem SDP, to znaczy my również realizujemy programy stażowe i one są naturalną kontynuacją tego projektu SDP, to znaczy na tych jakby pomysł całego tego cyklu polega na tym, że budujemy pewien lejek, to znaczy na początku przygotowujemy tych studentów w ramach kursów SDP w jakimś tam obszarze, jeżeli chodzi o technologię, czy też w ogóle obszarze dziedzinowym. Potem w następnej fazie część z tych ludzi jest kwalifikowana do tej części związanej z projektami, z realizacją tego projektu takiego quasi komercyjnego. A następna faza to są staże i tutaj zapraszamy do firm już ludzi, którzy są przygotowani merytorycznie do pełnienia pewnych ról wspierających w projektach komercyjnych i te staże, one są realizowane razem z Politechniką, trwają około 3 miesięcy, to oczywiście w zależności od definicji tego projektu, ale mniej więcej w okresie wakacyjnym ci studenci, którzy przeszli przez te pierwsze 2 fazy na etapie staży, są już przygotowywani, to znaczy oni mają szansę do tego, żeby dostać się do pracy przy wsparciu projektów komercyjnych, czyli oni mają szansę na to, żeby obserwować, oni nie pracują w projektach komercyjnych, znaczy nie są angażowani projektowo, ale mają szansę na obserwowanie, w jaki sposób projekty komercyjne są realizowane.
w jakim trybie odbywa się ta praca. Oni są włączeni do prac projektowych, natomiast nie tworzą rozwiązań. Oni mogą, no z założenia to jest tak, że czy u nas, czy w innych firmach, również z którymi prowadzimy ten program, najczęściej ci studenci tworzą na przykład narzędzia okołoprojektowe, które supportują, znaczy wspierają działania w samym projekcie. I tak właściwie wygląda cały ten łańcuch zdarzeń, który my tutaj generujemy. I to właściwie, jeżeli chodzi o sam ten program, to jest tyle. My podliczaliśmy sobie już kiedyś kilka razy, mniej więcej jest to zaangażowanie na poziomie około 2000 godzin wszystkich ludzi, którzy pracują przy tych programach. Jeżeli możemy jeszcze wrócić tam wcześniej, panie rektorze. Tak, jeszcze jeden slajd chyba wcześniej. O tak, to jest kolejna inicjatywa, z którą też 2 lata temu żeśmy wystartowali razem z Politechniką. Zidentyfikowaliśmy też obszar, który jest jakby nieadresowany, czy do tej pory nie był adresowany w kształceniu, i to jest kierunek czy specjalność, którą stworzyliśmy sobie razem z znaczy wymyśliliśmy sobie i wszyscy, znaczy nie sobie stworzyliśmy, tylko wymyśliliśmy sobie i stworzyliśmy. To jest specjalność związana z jakością oprogramowania, czyli też z testami. Obserwowaliśmy, że zauważyliśmy, że nie wszędzie, nie na wszystkich wydziałach informatyki jest akcent silnie stawiany na testy oprogramowania, a właściwie jeżeli chodzi o pewne obszary kompetencyjne, czy też obszary takie biznesowe, to testy oprogramowania są dosyć istotną i ważnym czynnikiem. Można sobie wyobrazić, że nie wiem, przetestowanie strony internetowej czy tam jakiejś aplikacji internetowej nie jest jakimś wielkim wyzwaniem, albo też nie jest jakąś bardzo ważną częścią w takim projekcie biznesowym czy takim projekcie informatycznym. Natomiast jeżeli chodzi o kontekst innych branż, na przykład nie wiem, lotnictwa lub też branży medycznej, to jakość tego oprogramowania musi być zupełnie inna, i tutaj te akcenty są kładzone mocniej. Dlatego też zaproponowaliśmy właśnie wdrożenie takiej specjalności. Udało nam się to zrobić. Mamy tutaj chyba dosyć spory sukces, dlatego że na tą specjalność rzeczywiście zaczęło aplikować dosyć sporo studentów. My żeśmy, jakby bazując na naszej wiedzy, naszych doświadczeniach, stworzyliśmy ten program. Natomiast jakby też elementem budowania tej specjalności było też, i tutaj trochę jest też odniesienie do tej dyskusji z poprzedniego panelu, bo nasi inżynierowie i konsultanci, którzy zajmują się tym QA-em i w naszej firmie, i też w innych firmach, przeprowadziliśmy też szkolenia dla pracowników uczelni i dla pracowników wydziału, którzy byli zainteresowani tym, żeby prowadzić takie zajęcia, więc z tego QA-a my żeśmy taki trochę reskilling przeprowadzili dla nauczycieli akademickich. I to było tak zaplanowane w taki sposób, że specjaliści od QA prowadzili te zajęcia przez pierwszy rok, specjaliści z firm, a w następnym roku i nauczyciele uczestniczyli w tych zajęciach, a od następnego roku już to nauczyciele prowadzili samodzielnie. Także trochę też przeprowadziliśmy taki transfer wiedzy do uczelni, jeżeli chodzi o ten obszar związany z QA. Wydaje mi się, że możemy jeszcze chyba powiedzieć o naszych planach. Tutaj był slajd jeszcze, panie rektorze, jak możemy się cofnąć, chyba 2 slajdy wcześniej. A nie, przepraszam, bo to chyba dalej jest w takim razie. Jeszcze kawałek, to w takim razie następny slajd.
O tak. Wydaje mi się, że to też jest ciekawy program. Tutaj pan rektor też chyba może parę słów powiedzieć o swoich doświadczeniach. Wprowadziliśmy również, to jest też przykład takiej trójstronnej współpracy. Mamy taki program, który jest zaangażowaniem uczelni, naszej firmy, ale też producenta oprogramowania, które jest wykorzystywane w branży samochodowej, automotive. To jest taka platforma, która pozwala na budowanie HMI, czyli Human Machine Interfaces. To jest cały ten obszar, który jest odpowiedzialny za interakcję pomiędzy użytkownikiem a maszyną. Oczywiście uwzględniając branżę samochodową, to tutaj są dosyć specyficzne obostrzenia, więc to nie jest tak, że każde narzędzie umożliwiające budowanie interfejsu graficznego nadaje się do tego, żeby zastosować go w branży samochodowej ze względu właśnie na ograniczenia związane z, czy też wymagania związane z bezpieczeństwem takich aplikacji. I tutaj my żeśmy nawiązali taką współpracę pomiędzy producentem tego software'u, dlatego że my robimy też ten software razem z tym naszym partnerem. I z uczelnią, i z, dzięki takiemu partnerstwu trójstronnemu uczelnia dostaje licencje akademickie do tworzenia, znaczy do używania tej platformy, do tworzenia właśnie tych interfejsów. I z drugiej strony my wspieraliśmy też uczelnie, jeżeli chodzi o proces kształcenia. W pierwszym roku zrobiliśmy szkolenia pracowników na uczelni po to, żeby mogli prowadzić szkolenia z tego obszaru. To narzędzie ono umożliwia oczywiście tworzenie interfejsów użytkownika w samochodzie, ale też dla innych, każdej innej branży. Możemy sobie wyobrazić, że w interfejsach AGD, urządzeń AGD również można tworzyć te interfejsy za pomocą tego urządzenia, więc jakby ten kontekst branżowy jest trochę szerszy. Oczywiście samo narzędzie pochodzi i jest dedykowane czy też przygotowane dla branży automotive, ale to nie tylko do tego trzeba się ograniczać. I tutaj nasz pomysł był taki, żeby też studentom przybliżać metodyki tworzenia interfejsów użytkownika po to, żeby wiedzieli, jakie są standardy rynkowe i też żeby jakby zapoznali się z takim specyficznym obszarem, bo może niektórych to może się nie zainteresować i mogą zobaczyć, jaki jest obszar, też jeden z obszarów, jeżeli chodzi o tą naszą branżę IT. Mamy tutaj ciekawe sukcesy, bo chyba dwóch studentów od nas uczelni wyjechało na takie nieformalne mistrzostwa w budowaniu takich interfejsów użytkownika właśnie za pomocą tego narzędzia i obydwaj byli laureatami takiego konkursu, czyli jakby przebili swoimi umiejętnościami nawet twórców tego narzędzia. Oni napisali grę nawet na takie urządzenie właśnie, które z założenia ma wyświetlać dane samochodowe. To taka ciekawostka. Program jest kontynuowany. Myślę, że pan rektor też może parę słów o tym powiedzieć. Ja bym uzupełnił teraz, Piotrze, jakbyś dał mi głos, to ja bym bardzo gorąco polecam ten program, szczególnie na kierunkach mechatronicznych, takich kierunkach, które są wymiksowane trochę z informatyką, gdzie te podstawy programowania są na wyższym poziomie niż na tradycyjnych kierunkach technicznych, czy nie są to podstawy informatyki, ale trochę programowania już młodzież zna, bo rzeczywiście to się sprawdza na elektronice, na mechatronice, no o informatyce nie wspomnę, bo te specjalności wszystkie, które są z programowania tam robione, no to łatwiej im w to wchodzić. Polecam to, bo rzeczywiście to oprogramowanie jest nieodpłatnie dostarczane przez producenta, wystarczy się zarejestrować swoją klasę, grupę i można pracować. W miarę jest to przyjemne, to no, studenci różnie
do tego podchodzą. Oczywiście troszeczkę studenci mają problem z tym, jak mają jakąś grafikę zaprojektować do tego, żeby to połączyć, bo tam trzeba tworzyć też grafikę, więc warto nawet z tym oprogramowaniem pracować w jakichś kołach naukowych, gdzie są grupy artystów, czyli są artyści z wzornictwa, którzy grafikę do tego przygotują i naprawdę fajne projekty wtedy powstają. Myślę, że warto się nad tym pochylić. Mówię, widziałem kolegę z Politechniki Świętokrzyskiej, Artura, na konferencji, więc polecam. Arturze, jeżeli jesteś z nami teraz, warto się tym zająć i wdrożyć to do programów kształcenia, jeżeli Artur jest, to mnie słyszy i na pewno uzna, że to dobry pomysł, chyba że już inne uczelnie też prowadzą zajęcia na tym oprogramowaniu. Bardzo ciekawe, można zaczynać naprawdę od podstaw i wdrażać się w bardzo zaawansowane systemy. Szanowni panowie, czas nieubłagalnie nam odmierza. Wiem, że godzina akademicka jest inna niż czas, który tutaj mieliśmy. Ja bym chciał, przyznam się szczerze, że znowu Koszalin Górą. No, jestem zafascynowany przykładem fantastycznej współpracy między Politechniką Koszalińską, reprezentowaną przez pana rektora Królikowskiego, i firmą Global Logic, reprezentowaną przez pana prezesa Bartkiewicza na dzisiejszym naszym panelu. Panowie, dla mnie to jest wzorcowy taki przykład współpracy, jak bardzo dobrze firma może skorzystać z kadr przygotowywanych przez Politechnikę dla tych potrzeb i jak Politechnika wie, że realizuje swoją misję, kształcąc pracowników, którzy natychmiast są zasysani przez międzynarodowe korporacje. Gratuluję serdecznie. Właściwie na drugim roku już ich Piotr zasysa. Także z dużym sentymentem i po takiej domowej znajomości, bo też jestem z Koszalina, te 8 minut państwu dodałem, panom dodałem, ale muszę wejść i muszę, bo to już mi skrobią rzepkę organizatorzy, mówiąc: Andrzej, no ile ten Koszalin będzie miał się pieszoną. Dziękujemy, przepraszamy, to nieintencjonalnie chcieliśmy się podzielić, tylko... Tym, fantastyczny przykład. To ja dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo za prezentację, za obecność, za bardzo ciekawy przykład.